Stacy chce znaleźć pochodną funkcji f od x równa się x kwadrat plus 1 w punkcie x równym 2. W jej tabelce poniżej znajduje się średnie tempo zmian funkcji f w zależności od przedziałów od x do dwójki lub od dwójki do x dla tych wartości x, które zbliżają się do dwóch. Czyli już widzimy, że tutaj będziemy mieli do czynienia z jakąś granicą. Bo patrzymy, że coś się do czegoś zbliża, do czegoś dąży. No i tutaj mamy tabelkę i polecenie bazując na tabelce jaka powinna być pochodna f od x równa się x kwadrat plus 1 w punkcie x równym 2 No dobrze zastanówmy się co w tej tabelce mamy tutaj mamy wartość x -a i dla takiej wartości x -a bierzemy taki przedział ponieważ x jest mniejsze od 2 no to mam przedział od 1 9 do 2 no jest napisane na takim przedziale Obliczam średnie tempo zmian, czyli stosuję ten wzór dla wartości x równej 1,9. Czyli ta liczba 3,9 została obliczona w ten sposób, że to zostało policzone f od 1,9 odjąć f od 2 i całość podzielona przez różnicę 1,9 odjąć 2. Czyli to jest po prostu taki iloraz różnicowy delta f przez delta x o ile się zmieniła wartość funkcji f na tym przedziale, delta f, zmiana funkcji f, podzielone przez różnicę argumentów, czyli delta x, różnica x. No i teraz, według takiego samego wzoru, wszystkie te wartości zostały policzone. No i zobaczmy, co się dzieje, jak zbiegamy z x do dwójki z lewej strony, czyli ten przedział robi się coraz krótszy, jego prawy koniec jest stale równy 2, a lewy koniec się przysuwa do dwójki. Tutaj mam 1,9, a tutaj mam 1,99, czyli ten przedział ma długość 1 setna, tylko o 1 setną jego lewy koniec jest oddalony od dwójki. No i wtedy ta wartość jest równa 3,99 setnych. Jak zbliżymy się do dwójki na 1 tysięczną, no to ta wartość robi się 3,999 ,99, tysięcznych. Czyli wygląda na to, że jak będziemy się zbliżać z lewej strony, z tym lewym końcem przedziału do dwójki, to ta wartość tutaj będzie nam dążyć do czwórki. Tak możemy podejrzewać. No ale popatrzmy, co się dzieje, jak zbliżamy się z prawej strony do, do dwójki. Wtedy, kiedy mamy x większy od dwóch i zbliżamy się do, do dwójki z prawej strony z tym prawym końcem przedziału. No to popatrzmy tutaj. Jak x jest równe 2,1, to wtedy wartość tego ilorazu różnicowego Średnie tempo zmian to jest 4,1. Jak to jest 2,1 setna, no to mamy 4,01 setna. Jak jesteśmy o 1000 tysięczną z tym prawym końcem od dwójki, no to wtedy wartość tego ilorazu, tego średniego tempa zmian tylko o 1000 tysięczną różni się od czwórki. Czyli widzimy, że jak z prawej strony będziemy z tym prawym końcem przedziału zbliżali się do dwójki, to to też wygląda na to, że będzie ta wartość średnie tempo zmian dążyło do czwórki. Czyli wygląda na to, że taka, taka granica przy x dążącym do dwójki z tego ilorazu f od x minus f od 2 podzielone przez x minus 2, że ta granica będzie równa 4. My nie możemy obliczyć wartości tego ilorazu dla x równego 2, dlatego że wtedy byśmy mieli 0 w mianowniku. Możemy tutaj wstawiać liczby coraz bliższe dwójki, ale nie możemy wstawić dwójki za xa więc musimy obliczyć granicę i wygląda na to, że ta granica będzie równa 4. No tak wynika z tej tabeli, że ta liczba, która tutaj się wpasuje akurat idealnie między te, te zbiegające się wartości, to będzie po prostu czwórka. No ale przypomnijmy sobie, że ta granica to jest po prostu definicja pochodnej funkcji w tym punkcie. To jest po prostu pochodna f' w punkcie 2. To jest definicja pochodnej funkcji. Więc wygląda na to, że wartość tej pochodnej będzie równa 4. Czyli tutaj w polu odpowiedzi wpiszemy czwórkę. Z tej tabeli możemy wywnioskować, że wartość pochodnej tej funkcji w punkcie x równym 2 jest równa 4.